Witam serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program w służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Wojciech Cejrowski, pisarz, dziennikarz, podróżnik, Polak, katolik. Witam serdecznie, panie Wojciechu. Szczęść Boże! Daj Boże! Panie Wojciechu, przejdę od razu do tematu. Mamy mało czasu, jak zwykle, a tematów coraz więcej. Jest pan świeżo... No już pan dał parę, parę wywiadów na temat właśnie debaty prezydenckiej, ale no zapytam na początek w moim programie, jak pan ocenia szansę Trumpa na to, aby powrócił na fotel prezydenta? Jak pan ocenia kwestię tego, który z tych prezydentów rzeczywiście będzie dla nas lepszą wersją, że tak powiem, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie? Konflikt na Ukrainie nie jest głównym naszym problemem, tak uważam. Dużo Bardziej śmiercionośnym dla Polski konfliktem jest konflikt z Unią Europejską, stały i niewygasający, a uczestnikami ataku na Polskę w tej chwili są urzędnicy państwowi typu Tusk i jego aparat, oni oddają kolejne rzeczy, podpisują kolejne kwity, to jest atak na Polskę. Do, do czynienia mieliśmy z przekraczaniem nielegalnym granicy od strony Wschodu, a dzięki Tuskowi. E, Teraz mamy przekraczanie nielegalne granicy zachodniej, czyli obie granice Rzeczypospolitej są zagrożone. Dużo większym zagrożeniem dla nas jest Unia Europejska, bo ona już jest w środku, na terenie Polski, niż wojna na Ukrainie. Którą Putin toczy i chce ją wygrać, i chce być może całą Ukrainę połknąć. Białoruś ma już podporządkowaną, ale nie widzę. No nie wszystko widzę, ale nie widzę u Putina bezpośredniego planu, to potem se pójdę do Polski. No najpierw musi trochę skonsumować i zagospodarować się na Ukrainie, a potem być może rzeczywiście będzie myślał o tworzeniu imperium sowieckiego i przesuwaniu się do Niemiec, bo w interesie Rosji i Niemiec leży wspólna granica. A co leży na drodze do spełnienia tego marzenia, Polska. I dlatego od bardzo dawna. Zabory i tak dalej. Wszystko to było współpraca Hitlera ze Stalinem, a potem wojna Hitlera ze Stalinem. Wszystko to było dążenie do wspólnej granicy niemiecko-rosyjskiej. Więc największym w tej chwili zagrożeniem dla Polski jest Unia Europejska czy aparatczycy unijni, którzy niszczą Polskę na wielu poziomach. Ma pan najdroższy. Prąd. Ja też mam prowadzę przedsiębiorstwa w Polsce. Najdroższy prąd. W Niemczech spada, w Polsce rośnie. We Francji spada, w Polsce rośnie. To jest nasze podstawowe zagrożenie. I w tym kontekście, czy Trump, czy Biden, to nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, czy Trump, czy Biden, no, Biden będzie tę wojnę finansował w nieskończoność. Natomiast Trump w debacie prezydenckiej wspomniał o czymś takim, że on tę wojnę zakończy nie tylko od ręki w jeden dzień gdy zostanie prezydentem. Ale w czasie debaty prezydenckiej przesunął te granice powiedział: "Ja ją właściwie zakończę jak tylko wygram wybory. Czyli 6 listopada, jak już będę prezydentem elektem, to wtedy mogę wziąć za telefon czerwony i zadzwonić do Putina i ustalić zakończenie tej wojny." Otóż rzeczywiście przypomnę państwu, może ktoś pamięta o tym, że prezydent elekt w Stanach Zjednoczonych no mamy go w listopadzie, bo wybory są w listopadzie, za przysiężenie 20 stycznia. W tym okresie jest stopniowe przekazywanie władzy pokojowe w Ameryce, czyli przyszły minister spotyka się z obecnym ministrem i informują się na bieżąco o różnych sprawach. prezydent elect jest wprowadzany również przez CIA, FBI i inne służby w coraz więcej zagadnień dotyczących bezpieczeństwa kraju. Po to jest ten okres, żeby... Nie obudził się nagle 20 stycznia w gabinecie pełnym nowych dla niego rzeczy, tylko żeby już był zaznajomiony ze sprawami. Spotykają się też rutynowo prezydent odchodzący z nadchodzącym i też w tych rozmowach przekazują sobie przeróżne rzeczy. Więc Trump będzie miał formalną moc i możliwości wzięcia za czerwony telefon. Z którym jest połączony Waszyngton z Moskwą i na poziomie najwyższym z prezydentem Rosji Putinem, będzie mógł rozmawiać jak równy z równym, bo wprawdzie jeszcze dzisiaj prezydentem nie jestem, ale za dwa miesiące będę, więc już pogadajmy teraz o zakończeniu wojny na Ukrainie. I Trump stwierdził, że nie będzie czekał do 20 stycznia do zaprzysiężenia, tylko zakończy tę wojnę szybciej. Biden natomiast stwierdził wielokrotnie i cały jego aparat, że będzie tę wojnę kontynuował w nieskończoność do zwycięstwa Ukrainy, które jest niemożliwe, bo Rosja jest dziesięciokrotnie większa, jeśli chodzi o populację, terytorium, zasoby i wszystko inne. W związku z tym jedni grają na wojnę w nieskończoność, a drudzy na zakończenie tej wojny w godzinę. No W takiej sytuacji jesteśmy, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. No Ja osobiście jestem zwolennikiem prezydenta Trumpa, także wierzę, że, że te wybory wygra. No a co będzie, to zobaczymy tak naprawdę. Polityka to polityka. Panie Wojciechowskie, nawet ewidentnie... wygra, CIA się przyznało, że zabili Kennedy'ego w Dallas dawno temu. Te teorie spiskowe o tym, że CIA ustawiło to zabójstwo, przyznali się, bo już wszyscy umarli, przedawniły się wszystkie sprawki i obecna władza CIA przyznała. To nawet cicho dosyć przeszło przez media. W Polsce chyba w ogóle tego nie było. No, powiedzieli, no tak, to no my. I odtajnili część dokumentów bez pruderyjnie, bo to już było tak dawno temu. Ale o, o czym to świadczy? Wtedy świat był porządniejszy e, i trwała zimna wojna. Czyli sytuacja była na takim samym poziomie zagrożenia jak teraz. Ale świat był porządniejszy. Urzędnicy byli bardziej etyczni niż są teraz. Teraz już tam w ogóle się nikt, nikt niczym nie przejmuje, kłamie w żywe oczy. I w tamtych czasach byli zdolni zabić urzędującego prezydenta, urzędnicy niższego szczebla, których on zatrudnia. No to tym bardziej w dzisiejszych czasach będą w stanie zastrzelić Bidena bądź Trumpa, zależnie od tego, jakiego rodzaju rozdanie przewidzieli. Więc ja nie wiem, czy Trump wygra, a może wygra, ale potem go zastrzelą. Te same służby, które zastrzeliły Kennedy'ego. Panie Wojciechu, no Europa, Europa, Ameryka skręca w prawo. tak? Jeżeli Trump wygra, no to będzie dla, dla osób z prawej strony. Jest to dobra wiadomość. Też tak, Francja budzi przedsiębiorców, się. Tak, dla dla osób religijnych, dobra, dla systemu edukacji. Wróci 10 przykazań. Kiedyś w każdej szkole edyktem federalnym wisiało 10 przykazań na ścianie. Jako korzenie, na których osadzona jest i utwierdzona amerykańska konstytucja. I nie z tytułu takiego, że chodzi o indoktrynację. Bo przecież do Ameryki przyjeżdżają też muzułmanie i wyznawcy przeróżnych innych religii, tam mają swoje miejsce, Mormoni. Czy jest cała masa osób, dla których dziesięć przykazań to, to nie jest ich bajka, ale jest to bajka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, historia tego kraju oraz przepisy konstytucja, i inne rzeczy, które trwają do dzisiaj, nie dają się zrozumieć bez 10 przykazań i Pisma Świętego, bo na tym były fundowane. Więc jeżeli jakieś dziecko nawet muzułmańskie chce zrozumieć, ale dlaczego, ale o co, to żeby zrozumieć amerykańską, czyli własną historię, musi znać 10 przykazań. Tak jak tabliczkę mnożenia, żeby matematyką operować, musi znać tabliczkę mnożenia, no i plus minus rozumieć o co chodzi. No więc jak Trump wróci, jeżeli Trump wróci, to wrócą też tego typu rzeczy. Dla nas, dla pana i dla mnie dobre. Siostry nie będą prześladowane za to, że swoim sprzątaczkom nie finansują aborcji. Siostry zakonne taki był przypadek. Były prześladowane za czasów Obamy. Były prześladowane bardzo mocno, bo odmówiły i chciano zrujnować zakon. Zatrudniały kogoś, jakoś pomoc zatrudniały z zewnątrz te zakonnice i w ramach tego, że jesteście pracodawcą, macie obowiązek ufundować aborcję. No to siostry powiedziały non possumus w tym momencie. I były prześladowane, dopiero Trump je uwolnił zostawszy prezydentem od takich prześladowań. No to ca, cała masa ludzi będzie miała lepiej. I przedsiębiorca mały będzie miał lepiej. Pan i ja będziemy miał lepiej na świecie, jak Trump będzie prezydentem, obiektywnie będziemy mieli lepiej. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com łamane przez sklep. Tak jest. Francja też budzi się. Marine Le Pen po wstępnej wygranej zjednoczonego, Zjednoczenia Narodowego no prawdopodobnie w drugiej turze ma szansę wygrać. Też w Europie widzimy, że prawicowe partie zdobywają słupki, poparcia. Co pan, jak no, pan ja, w ogóle? Ja bym tą... się ucieszył yy, chociażby po to, żeby wymienić część francuskiej ekipy, część francuskiej zastarzałej narracji, część przyzwyczajeń urzędniczych, że koniecznie musimy przyjmować imigrantów. No, no, a może zróbmy taki eksperyment, że właśnie koniecznie musimy wyrzucać imigrantów. Już to, co jest, to było od bardzo dawna i jest coraz gorzej. Francja jest w gorszym stanie, przestała być mocarstwem, nie jest silna ekonomicznie, ma koszmarne wyniki, jeśli chodzi o PKB i bezrobocie i cała masę i bezpieczeństwo wewnątrz kraju, i czyszczenie ulic, i śmietniki i tak dalej. We Francji jest od dziesięcioleci się robi coraz gorzej. No to. Dla samego eksperymentu takiego, cholera, no jak jest coraz gorzej i robimy to samo od dziesięcioleci, to zróbmy coś na odwrót. Zobaczymy co, najwyżej się po czterech latach wycofamy, czy po pięciu z tego na odwrót. Ale no, nic z lewicowych, marksistowskich pomysłów naprawczych nie działa pozytywnie. We Francji jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. I pogadaj ze swoim dziadkiem, potem ze swoim ojcem, potem sam ze sobą pogadaj przed lustrem i zapytaj swojego syna, który jest na uniwersytecie. Każdy z nich ci powie, że za jego życia, no, że pop... kiedyś było lepiej. Dziadziu kiedyś było lepiej, tato kiedyś było lepiej, synu kiedyś było lepiej. Każdy sobie to powie w ramach jednej rodziny. W Polsce podobnie. Ludzie mogą powiedzieć, że w, w przeróżnych kwestiach jest coraz gorzej. Francja nie miała okresu okupacji komunistycznej. W związku z tym u nich jest łatwiej przeprowadzić taki eksperyment myślowy. No to jeżeli od kilku pokoleń jest tylko coraz gorzej we Francji, to spróbujmy, spróbujmy czegoś innego. Czyli Maria Le Pen, dla samego eksperymentu. Może ci się nie podobać, ale dobra, niech kobieta spróbuje. To samo skrajna prawica po wyborach w parlamencie. Co ja prawda nie ma władzy w Brukseli, ale zdobyła większe wpływy w gospodarce no widać, że chyba ludzie się budzą powoli. Jak pan ocenia w ogóle pana Brauna, który będzie w Europaramencie reprezentował partię polską? No uważam, że to pomyłka i marnowanie zasobów. Brauna uważam za uczciwego gościa i fajtera. Podobało mi się to, co zrobił z gaśnicą. Takie rzeczy powinno się robić. Druga strona takie rzeczy robi bez przerwy. W związku z tym to, to rodzaj happeningu i tak dalej, ale też postawienie sprawy na ostrzu noża. Że przecież, dlaczego w naszym Sejmie robimy obchody jednej z żydowskich sekt? Bo to nie cały naród nie wyznaje tej konkretnej hanukowej ideologii ani religii. Tylko to jest jakaś drobna podgrupa. To tak jakbyśmy organizowali imprezę zielonoświątkowców w Sejm. No nie od tego. Państwo właśnie ma być areligijne, to nie znaczy, że nie widzi religii. To nie znaczy, że konkretny poseł nie może być wyznawcą. To nie znaczy, że nie możesz, będąc urzędnikiem państwowym, nosić medalika na wierzchu. Możesz, ale państwo, jako organizm prawny, ma być ślepe na takie rzeczy, czy, 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 czy nie, nie forsować jednej religii do przodu kosztem innych. No tak to jest ustawione. No to Brown mi się ogólnie podobał w tym swoim odruchu. Gdyby to byli zielonoświątkowcy albo mormoni, to miałby prawo zareagować w podobny sposób. E, natomiast to jest marnowanie zasobów, jeżeli on pojedzie do e, Parlamentu Europejskiego. Powinniśmy się wycofywać stamtąd, w ogóle nie kandydować, zostawiać puste fotele, wycofać się z Unii, mówić Unii nie, wprowadzać kontrolę na granicy, czyli zakwestionować Schengen. Niemcy to zrobiły z okazji zawodów piłkarskich. Zakwestionowali Schengen. Wcześniej za pomocą COVID-u zakwestionowano Schengen, czyli można, no to Polska powinna zakwestionować Schengen i powiedzieć: Niemcy nam podrzucają muszlów przez granicę, to my zamykamy granicę. I w ramach Schengen musisz pokazać paszport. Nie masz paszportu, to nie masz prawa wjechać. Marnowanie zasobów, spędzanie czasu w Brukseli, marnowanie zasobów. My się będziemy to jest też pewien rodzaj oszustwa. Otóż pan i ja będziemy się na pewno podniecać tym, co powie od czasu do czasu Brown w pustej sali Parlamentu Europejskiego. Będziemy się podniecać, ale im powiedział. A oni będą to kompletnie lekceważyć, bo nie ma znaczenia, co pojedynczy y, jakiś europoseł im powie. Gdyby tych posłów była większość, to miałoby znaczenie, ale nie jest. Więc szkoda naszego czasu i czasu pana Brauna, jego zasobów intelektualnych i możliwości na przebywanie w tym kotle diabelskim. Zapytam Pana o kwestię imigrantów nielegalnych, oczywiście uchodźców, w cudzysłowie. No, widać gołym okiem na ulicach coraz więcej czarnoskórych mężczyzn. Na mojej dzielnicy też już jest naprawdę tego bardzo dużo. Jest to Widać to gołym okiem. Jak Pan ocenia, bo tutaj też są takie sprzeczne informacje, że są budowane te ośrodki dla uchodźców w Polsce, tutaj rząd to dementuje. Jest budowany ośrodek, chcą stworzyć tuż przy granicy z Polską ośrodek dla nielegalnych imigrantów. No, chyba to jest największa bolączka tej całej Unii Europejskiej, bo to rzeczywiście jest realne zagrożenie, które już chyba weszło w życie. No, rząd dementuje, rząd kłamie. No, przecież wystarczy wgooglać se coś, albo pojechać do Płocka i zobaczyć miasteczko kontenerowe, które za czasów Kaczyńskiego zostało zbudowane, bo petrochemia potrzebowała rąk do pracy. W sytuacji, kiedy w Polsce jest bezrobocie, bierzemy z puli bezrobotnych. I szantażujemy tych bezrobotnych, mówiąc: Jak nie pójdziesz do roboty, to nie dostaniesz zasiłku dla bezrobotnych. A w pracy dostaniesz więcej niż wynosi zasiłek. Proszę iść do pracy w petrochemii. Nie chcesz, bo masz za daleko, bo ci się nie chce, tracisz zasiłek. Albo jesteś w desperacji i potrzebujesz pomocy państwa, żeby przeżyć. No albo nie jesteś w tej sytuacji, jeżeli odmawiasz przyjęcia pracy i można to zrobić po ludzku, czyli wyszukać bezrobotnych z Płocka i z najbliższych okolic, z tych miasteczek, gdzie autobus z Petrochemii ich dowiezie, czyli w Gostyninie poszukać, w Gąbinie poszukać, w Łącku poszukać, tam sobie dookoła objechać i znaleźć tylu pracowników, ile trzeba. Nie trzeba sprowadzać pakistańczyków, którzy stanowią zagrożenie w Polsce. Ludzie się w Płocku nie czują bezpiecznie, jak te hordy wychodzą sobie na spacer. Oni wychodzą grupowo, bo nie znają języka, znają siebie nawzajem, razem pracują i razem świętują. Wyjechali ze swojego kraju, są wyobcowani, więc ja im się nie dziwię, że oni grupowo chodzą po mieście. No ale Polacy się nie czują przy, przyjemnie w tej sytuacji. Za czasów Jarosława Kaczyńskiego. Przyjeżdżając do Polski co kilka miesięcy, przyjeżdżam na, i trochę czasu w Polsce, trochę w Ameryce, i za każdym powrotem widziałem więcej czarnych twarzy na ulicach Warszawy. Lądowanie na Okęciu, potem przejazd taksówką e, i widziałem przez całą Warszawę jadąc coraz więcej czarnych twarzy. Więc opowieści ekipy Kaczyńskiego, jego ministrów i jego samego o tym, że nieprawidłowości przy przyznawaniu wiz tam kilkadziesiąt przypadków. 350 przypadków. No dobra, czyli jeżeli nieprawidłowości było tak niewiele, a jest tak wiele czarnych twarzy na warszawskiej ulicy i przybywa, to znaczy, że za waszą zgodą, wiedzą i legalnie wpuściliście całą tę masę. Bo nieprawidłowości było tam 300. A ja widzę tysiące czarnych twarzy w Polsce. To znaczy, że wpuściliście legalnie, jakiś zrobiliście przepis za naszymi plecami i po cichu, legalnie, wpuściliście tysiące. Ja bym wolał, żeby te tysiące były nielegalne, bo wtedy ich mogę wywalić z kraju. Jako nielegalnych łatwiej niż w sytuacji, gdy ekipa Kaczyńskiego im dała jakieś kwity. To samo co z Ukraińcami: jak już im daliśmy PESEL, to teraz poproszenie: wróćcie do swojego zrujnowanego kraju po wojnie, będzie bardzo trudne. Dużo trudniejsze niż w sytuacji, gdy pobyt czasowy i musi pan się zgłosić raz w miesiącu i odnowić ten pobyt, żebyśmy wiedzieli, gdzie pan przebywa, czy pan pracuje, czy co pan robi. Więc trzeba się zameldować co miesiąc, bo pan jest uchodźcą i musi pan potwierdzić status uchodźcy wojennego. To by pozwalało w Polsce zastosować prosty zabieg. Wojna się skończyła, przestał pan być uchodźcą wojennym, proszę wracać. Panie Wojciechu, obserwujemy. Olbrzymie ataki, między innymi na kapłanów. Ksiądz Olszewski jest w więzieniu, w areszcie. Na księdza Glasa są jakieś zarzuty. Kapłani, no większość kapłanów, którzy rzeczywiście głoszą odważnie prawdę, no jest, jest albo przeniesionych, albo odsuniętych, albo siedzą w więzieniu. Też obserwujemy ataki na, na polityków, na działaczy niepodległościowych, na, na działaczy społecznych. Oczywiście po prawej stronie. no Widzimy czystki, tak że tutaj obecny rząd piłuje. No i? Jak pan ocenia, czy to jest rzeczywiście dobre, czy to jest naturalny proces i to po prostu przy kolejnych wyborach, jeżeli prawica dojdzie do, do władzy, będzie podobnie traktowała bez tą władzę, czy, czy rzeczywiście. To e, prawica jest. Proszę pan, proszę to są męczennicy obecni. Nie ma w Polsce prawicy. Nie, ma. ja jestem prawica. Ja jestem konserwa. Natomiast nie ma partii politycznej, która reprezentuje moje poglądy. Yy, więc nie istnieje na rynku politycznym i nie zaistnieje przy obecnym systemie tam listy partyjne. To niewykonalne, żeby zaistniała skutecznie prawica w Polsce. To co nazywamy prawicą, prawicą się nazywało PiS, partia socjalistyczna, PiS rozdająca socjal i inne takie rzeczy, jest nazywana prawicą, bo jest tak szeroka lewica w Polsce, że jak coś jest na prawo od lewicy i brakuje dalszego ciągu, to nikt nie nazywa PiSu lewicą. Tylko, że lewicą, która nie walczy z Kościołem. Bo PiS to jest lewica, która nie walczy z Kościołem. No to, żeby jakoś ludziom łatwiej sprzedać bilet wyborczy, to wy będziecie się nazywać lewica, a PiS nazwiemy prawicą, chociaż z prawicą nie ma nic wspólnego. Więc nie ma w Polsce prawicy. To po pierwsze. Po drugie, Wymiana kadr powinna się odbywać po wyborach, ale PiS był głupi i tego nie zrobił. Jak chcesz człowieku rządzić, powiedzmy, że zostałeś prezydentem, to Duda powinien wymienić cały swój gabinet, ja bym wymienił ze sprzątaczkami włącznie. Bo ja chcę teraz w moim premier powinien robić to samo. Chcę w moim gabinecie ja chcę rządzić. Ja mam inny program wyborczy niż poprzednia ekipa w związku z tym wymieniam wszystkich urzędników którzy mają teraz realizować mój program wyborczy, nie, nie, nie chcemy, żeby robili to wbrew sobie. Ktoś jest komunistą, przychodzi niekomunistyczny premier i go zostawia w pracy. To ten człowiek albo będzie sabotował, albo się będzie męczył. Nie, ja chcę mieć swoją ekipę, żebym ja się nie męczył. I naturalnym jest proces wymiany kadr urzędniczych. W Ameryce prezydent wymienia wszystkich. Wylatują tego samego dnia wszyscy ambasadorowie Stanów Zjednoczonych na całej kuli ziemskiej, bo nowy prezydent wysyła swoich ambasadorów, którzy mają być przedłużeniem jego ręki w dalekich krajach. I to jest normalne, nikt się nie podnieca. W Polsce też wolałbym, żeby to było normalne, a w Polsce to nie jest normalne. PiS zatrzymał te złogi z poprzedniego systemu, a Tusk. W... Wymienił wszystkich pisowców, których udało się pojedynczych wprowadzić. To ten jeden temat, natomiast wróćmy do księży prześladowanych. Pan jest w Kościele katolickim, ja jestem w Kościele katolickim i w ramach Kościoła katolickiego wewnętrznej rozmowie, zadaję pytanie, gdzie jest episkopat w tej sprawie, gdzie jest prymas w tej sprawie? Gdzie jest przełożony bezpośredni każdego z tych księży prześladowanych, czyli biskup tego. Tej diecezji, w której stają oni działają. osoby oddolna inicjatywa, to są wierni Kościoła Katolickiego, tylko, tylko, tylko te osoby stają w obronie Księdza, natomiast właśnie Episkopat, Kościół nabrał wody w usta. No więc właśnie. No to nabraliście wody w ustach, to będziecie mieli wodę na tacy i będziecie mieli pustki w kościele, chłopcy. Zwracam się do mężczyzn w sutannach, którzy siedzą w episkopacie. Mężczyzna ma być mężny, męski, ma być przywódcą. Jak jesteś biskupem, masz być księcem kościoła, który dba o swoich poddanych, nawet jeżeli poddany jest przestępcą, nabroił, źle zaksięgował jakieś kwity. To ty, jako książę kościoła w feudalnej strukturze kościoła, masz obowiązek bronić swojego kapłana, wyciągnąć go z pazurów systemu państwowego, potem możesz się z nim policzyć. Ale najpierw masz stanąć w jego obronie, bo to jest Twój człowiek w feudalnej strukturze kościoła. No i episkopat broi. W covidzie broił i teraz broi przez zaniechanie. Dzień dobry. Trzy sosy Państwu pokażę. Tabasco od dziecka pije. To pije od moich lat dwudziestych. Jest jeszcze trzeci. Sos boso. Ja go nie mam, państwo już mają w Polsce. Sos boso. Przez Polaka, dla Polaków, zrobiony, wymyślony, buteleczka, wszystko polskie. Smacznego, smacznego i smacznego sos bosa. Panie Wojciechu, taka dobra wiadomość. Mam nadzieję, że pan się ucieszy. <laughs> e a propos tego, co się dzieje na granicy, no bo przecież polski żołnierz nie może strzelać, kiedy jest zagrożone jego życie. No, chore sytuacje, przerażające, chore. przerażające przepisy, które do tego dopuszczają, aby polski żołnierz nie mógł bronić polskiej granicy. Natomiast mężczyźni z okolic Hajnówki, przy granicy z, Bałoruś, z Białorusią, rozpoczęli patronowanie lasów w poszukiwaniu nielegalnych imigrantów, aktywistów, pierwsza akcja już za nimi wzbudziła ona sensację w sieci. Ale ludzie pytają, gdzie i do kogo dołączyć. Czyli po prostu kibice wzięli sprawy w swoje ręce, narodowcy wzięli tak, sprawy jest, w swoje ręce. To jest dokładnie milicja obywatelska. Nam się milicja obywatelska źle kojarzy. Komuniści użyli tej nazwy, żeby uzasadnić obsadzanie stanowisk policyjnych siłowych w komisariatach przez osoby, które tam partyjnie były powiązane, ale nie miały żadnego wykształcenia, umiejętności. Policja. Policja to są osoby wykształcone, przyuczone i to jest ich zawód. To są zawodowcy. Natomiast milicja to są amatorzy, którzy w sytuacji, kiedy milicja, wojsko, służby graniczne nie radzą sobie, sami się organizują, no w tym przypadku do patrolowania granic. Moim zdaniem powinni wyłapywać aktywistów w pierwszym szeregu, bo imigranta nielegalnego chcemy przepędzić na drugą stronę. Nie chcemy, żeby on tu był zawleczony za kołnierz, do czego, bo trafi do ośrodka i będziemy musieli płacić za niego. Czyli imigrantów chcemy przepędzić na drugą stronę granicy. Natomiast aktywistów, którzy im pomagają, rozkładają ubrania, żywność, smsami ich kierują, ich chcemy złapać, zaprowadzić do aresztu na komendę za współudział w przestępstwie. Nielegalne przekroczenie granicy jest przestępstwem, jest w kodeksie i jest zagrożone docelowo karą więzienia. Za wspomaganie przestępstwa też jest kara więzienia. Za ułatwianie przestępstwa, za współudział w przestępstwie są kary więzienia. Więc takiego polskiego obywatela, aktywistę, zakołniesz i setki, jeżeli ich są, albo tysiące. Powinny trafiać na komisariaty, najlepiej lokalne. Tam policja ich zatrzymuje i puszkuje, że ułatwiali przestępcom przekraczającym nielegalnie granicę dokonywanie przestępstw, przekroczenia granicy, obywatel polski z dowodem i z PSL-em i zgłoszenia do prokuratury. Prokuratura Tuska pewnie będzie skreślała takie przypadki, ale my powinniśmy ich dalej łapać i aresztować, bo ci aktywiści to są najczęściej tchórze. Jeżeli dwóch kiboli, Zgodnie z polskim prawem, weźmie za kołnierz obywatela, który na ich oczach dokonuje przestępstwa, to jest obywatelskie doprowadzenie, powstrzymanie przestępstwa i doprowadzenie na komisariat. No to ci aktywiści poznikają bardzo szybko bo się będą bali, że kibol mnie weźmie za kołnierz, trafię na jakiś czas do aresztu, potem mnie prokurator Donalda Tuska wprawdzie zwolni, ale gdybym wrócił na tę granicę, robił to samo, to ci sami kibole mnie znowu złapią za kołnierz i znowu trafię do aresztu. Po stronie aktywistów najczęściej są tchórze i oni się po prostu zrezygnują z tej, z tej formy działalności. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. I dziękuję za to samo na ramble. Panie Wojciechu, jeszcze chciałem zapytać o kwestię tutaj... Mm, mocny tytuł pojawił się w studiów net, czy, oficjalne, oficjalne wypowiedzenie III wojny światowej przez Stany Zjednoczone. To jest kwestia tego, co pan mówił a propos pozwolenia Stanów Zjednoczonych na korzystanie z tych pocisków na terenie, tak naprawdę w dowolnym miejscu, na terenie Rosji, tak? Jak pan to tak. odebrał jako trzeci, jako no, początek wojny wojnie światowej, światowej jakaś to data, tutaj... której się uchwycimy? No, Stany Zjednoczone na najwyższych szczeblach, prezydent i sekretarz obrony przekazywały broń amerykańską na Ukrainę, ale trwało takie ograniczenie, że nie możecie strzelać na teren Rosji, możecie się bronić na swoim terenie. Bo my nie chcemy być odpowiedzialni za to, że za pomocą naszych rakiet, które dostajecie na kreche, na kredyt, rozwalicie jakieś w Moskwie, cele w Rosji, bo Putin będzie obciążał odpowiedzialnością za to Amerykę. Amerykańska rakieta rozwaliła coś na moim terenie, zabiła jakichś ludzi. Ameryka do pewnego momentu mówiła: Nie chcemy takiej sytuacji. I potem odblokowała, to powiedziała: możecie strzelać nawet w Moskwę, w dowolnym miejscu na terenie Rosji, możecie walić sprzętem, który my wam dostarczamy. No to wobec wcześniejszych stwierdzeń Amerykanów, którzy mówili: nie róbcie tego, bo Putin to odbierze jako bezpośredni atak Ameryki na swoje terytorium. Tylko naszymi, waszymi rękami. Ale nasza broń, nasze pieniądze, szkolenia waszych ludzi przez amerykańskich ludzi, i teraz naszą bronią strzelacie na terenie Rosji. No to on to potraktuje jako atak amerykański na terenie Rosji. Nie chcemy tego. Wcześniej mówili tak, a teraz powiedzieli: Dobra, możecie strzelać w głębi Rosji. No to wobec ich własnych, wcześniejszych stwierdzeń, to jest zaatakowanie Rosji przez Amerykę. I dodatkowo debata prezydencka, w której okazało się, że zombie. Biden to jest zombie, to jest staruszek w piątym stadium demencji, który nic nie kojarzy, czyli Ameryką rządzi jakiś spisek urzędników w Białym Domu, to to jest do nas najbliższych wyborów, to jest okazja dla Chin, dla Rosji, dla Iranu, dla Kim Jong-una w Korei Północnej, żeby dokonać kolejnego ataku. Tak jak Krym został pochłonięty... Tak teraz być może Chiny zaatakują Tajwan. Po tym, jak zobaczyli, jak Biden wygląda, i cały świat, i Ameryka zobaczyli, jak Biden wygląda, że nic nie kojarzy, otwiera się taka przestrzeń. Nie wiemy, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale teraz, póki jest Biden, jego administracja nic nie zrobi. On nie podejmie żadnej decyzji. Będzie działał wolno, zachowawczo, albo w ogóle nawet nie zauważy, co zrobiliśmy. No to jest dla nas Hula i dusza, piekła nie ma. No tak, właśnie Cześć. a propos Bidena, bo chciałbym zapytać Pana, jako Pan ocenia w ogóle stanowisko papieża od początku tego konfliktu e, wojny Rosji, napaści, napaści Rosji na Ukrainę? Bo też Pan mówił o, na przykład o świętym Janie Pawle II, który że pod koniec swojej, e, pod koniec swoich lat e, był papieżem, który jeździł na wózku, ale głowa, głowa działała. Tutaj to Pan skomentował właśnie w kwestii Bidena. A jak Pan ocenia, no, u ocenia głowa właśnie... nie działa, ani ciało nie działa. A papież Franciszek, bo też papież Franciszek rozpoczyna urlop, teraz będzie prawie ponad miesiąc czasu na urlopie, tylko będzie anioł pański. Jak pan ocenia, właśnie obecnego papieża i jego ostatnie wypowiedzi? Staram szczególnie... się go nie słuchać, gdyż jest heretykiem. On nie pamięta o tym, że jest depozytariuszem, jest regentem w zastępstwie Chrystusa, więc nie może stanowić nowych praw, które likwidują coś, co było już w kościele. On ma przenieść depozyt wiary przez całą swoją kadencję, tak to nazwijmy, i przekazać dalszym pokoleniom. Czyli nie może uszczuplić niczego, co w kościele powstało wcześniej. Może coś dołożyć. Czyli papież ma prawo dołożyć dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Ma prawo dołożyć jakieś odpusty. Ale nie ma prawa likwidować niczego. A papież Franciszek likwiduje przeróżne rzeczy likwiduje pewne rzeczy w ojcze nasz modlitwie której autorem jest Jezus Chrystus no to tego mu nie wolno heretyk może przekazać tę modlitwę może poprosić żeby ludzie mówili jeszcze coś w ramach tej modlitwy coś tam dobudować jakiś początek i kończy, ale nie może niczego likwidować zlikwidował mszę łacińską czy trydencką Mszał rzymski do takiego stanu doprowadził, że księża są zagrożeni w różnych miejscach świata, na różnym poziomie, ale są zagrożeni, gdyby chcieli odprawiać, a przecież tam dawno, dawno temu święty papież, nie wiem, 500 lat temu, czy ile wydał dekret, że ten mszał ma trwać i obowiązywać do końca świata, nie wolno go nigdy umniejszyć, zlikwidować, i tak dalej, i księża mają się nie bać konsekwencji za odprawianie mszy w tym rycie. Uporządkował, mszał i potem dał go po wsze czasy. No to jeżeli papież Franciszek nie dokłada niczego, tylko ujmuje, no to heretyk, ja go nie słucham, bo to jest niebezpieczny gość albo pomyleniec i niebezpieczny, albo niewykształcony, czyli niebezpieczny. I jednocześnie jego aparat mu nie mówi: Chłopie, nie nauczyłeś się tej lekcji, tego ci nie wolno zrobić. Tylko aparat idzie za nim, za Franciszkiem. No więc albo, albo wredny i zły, albo głupi, yy, albo heretyk, bo chce, albo heretyk, bo nie umie, we wszystkich tych konfiguracjach. Ja nie jestem w stanie ocenić, co on myśli, co on czuje w sercu. Po owocach go poznaje. Trzeba unikać go. Gdzie tylko się da, w niektórych przypadkach nie mogę uniknąć, będąc w kościele katolickim, papieża własnego. Ale w wielu przypadkach da się nie słuchać jego wynurzeń na temat Ukrainy czy klimatu. Nie interesować się, co robi, czy jest na urlopie, czy nie jest. Trzeba przetrwać tego heretyka i szkodnika. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję. Udało się poruszyć większość tematów. Mamy mało czasu, ale, ale udało się. Ja tylko chciałem jeszcze podziękować naszym widzom za wpłaty, za dobrowolne wpłaty, ponieważ utrzymujemy się z Państwa darowizn i oczywiście prosić, aby Państwo w dalszym ciągu wspierali naszą telewizję. Panie Wojciechu, bardzo Panu dziękuję. Moim Niech się Pan za mnie pomogli i jesteśmy kwita wtedy. Podróżnik. Pan się dobrze modli. Tak jest. Podróżnik, pisarz, dziennikarz, Polak, katolik. Dziękuję. Z Panem Bogiem i do usłyszenia Panie Wojciechu. Z Bogiem.